Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, się robi tam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Moi drodzy, myślę, że dzisiaj jest czas, żeby zająć się kompletnie terraformacją, bo no, z tym mamy delikatne problemy. Więc tak, dzisiaj stricte się tym zajmiemy. Myślę, że... No właśnie, może najpierw inaczej. Zobaczmy, czego nam brakuje. Tak stricte nam brakuje. I co, dzięki czemu możemy w tej chwili uzyskać, bo to też jest dosyć istotne. A więc, jeżeli zwiększymy sobie tlen, ogarniemy sobie rozsiewacz drzew. Tylko czy to jest u nas w tej chwili możliwe, żeby zdobyć to 6 ppmów? No tak ciężko. Bo to trzeba byłoby 6-krotnie zwiększyć w ogóle tlen, jaki całkowicie mamy. Więc może być lipa. Ciepło na razie już nie musimy nawet zwiększać. Ciśnienie no przydałoby się, 13 paskali to też jest sporo. I ogólna terraformacja. No właśnie. Tlen mamy tylko plus 1000%, może ty po prostu zaczniemy rakiety wysyłać. I może faktycznie będzie szansa, żeby zwiększyć 6-krotnie ten tlen. Bo tu nam się sporo ogólnie już widzę, że wydobywa. Mamy tylko jednego kwiatuszka. Tak, roślinę Volnus. Mamy w razie czego złote larwy motyli również. Więc może w tym kierunku byśmy sobie zaczęli iść. Tylko tak, ja sobie polazłem. A widzę, że zaraz jedzenia mi zabraknie. Wody mi zabraknie. Wszystkiego mi zabraknie i będzie płacz i lament. Będzie płacz i lament. Sobie zjedzmy to. Fasolkę sobie zjedzmy. Zróbmy nawóz. Zróbmy nawóz, bo myślę, że to jest akurat bezproblemowe do zrobienia dla nas w tej chwili. Okej, to tego nawozu mamy. A przy okazji trochę się też siarki pozbyliśmy. I zasadźmy sobie tego kwiata. Gdzie to było? To było tu. To było tu. I mamy jeszcze w ogóle 2 złote nasionka, to też możemy sobie na legalu posadzić. Tylko oczywiście znów mi zabraknie pewnie nadstopów. Ciekawe. Ciekawe, no to pewnie i rakiety też nie wyślę. Bo tutaj nadstopy to są równie potrzebne jak i co innego. Ja. Ciepło, ciśnienie, roślinki, ale też nadstop i tlen. Czyli głównie to będziemy chcieli wysłać dzisiaj. To nie jest problem. To nie jest problem. Idziemy sobie zrobić teleportację. Idziemy sobie zrobić teleportację. Idziemy się teleportować po prostu. No super stop. Już nam trochę powinno pozbierać. Tylko tak. O, elegancko. Ale to my już z super stopem raczej problemów nie będziemy mieć. Raczej. Tyk. Super stopik. Te śmieci też pozbieramy. Dlaczego będziemy zaraz wyrzucać? Nawet chyba teraz to zrobimy. Teraz to chyba nawet zrobimy, jakby nie patrzeć. Czekajcie, gdzie to jest? Where is it? Tu jest. Tu jest, tu jest. Wrzucamy sobie ten złomik. W ogóle wydaje, że tu więcej jeszcze będziemy musieli tych kopalni postawić. Bo może być tego przymało. Łącz. No, ej, urucham to. Okej. Okay. Potem jak już będziemy mieć lepsze te ekstraktory, to już nie będzie tego aż tyle dropić. Będziemy raczej kierunkować się, jeżeli chodzi o te zasoby. Wtedy również będziemy starać się te kopalnie wszystkie robić na ich właściwych miejscach, a nie tak jak teraz. Czyli, tak jak tutaj widzicie, ciarka, czy osm, czy iryt, czy tytyn i tak dalej, one mają własne swoje miejsca. I tak będziemy też próbować robić za każdym razem. A teraz po prostu są takie no mieszaninki tych stopów. To są mieszaninki stopów. Dobra, już nie mam miejsca na stop. Bardzo mnie to cieszy. Tylko nie mam pewnie też... nie mam pewnie też już... nawozu.
mutageny możemy trochę porobić. Tylko brakuje bakłażanów, tam brakuje. Bakłażanów nam brakuje. Okej, dobra, to w ogóle można rozebrać, bo nie wiem, po co to mamy. Tu w ogóle można było postawić informacje orbitalne, ale nie mamy mikrochipu. Nie mamy mikrochipu. Zróbmy tu warsztacik, może? Da się? Nie da się. Lipa. Ale kapsułka się da. Opa. Mikrochip. To nie mapa. Kompas. Informacje orbitalne. To chcę mieć tutaj. Żartujecie sobie teraz. No żartujecie sobie ze mnie, prawda? Jaja sobie robicie. Nie mogę. Po prostu żarty. Żarty sobie ze mnie stroją. Dobra, rakieta roślinna, mnożnik roślin 1250%. Najpierw ja bym sobie poszedł chyba na tlen, wiecie? Widzę, że tu kora drzewna jest potrzebna. Będzie skoro drzewno potrzebne. Chcieliśmy się na tlen. Dobra. Jeszcze jedna. Teraz roślinna niech będzie. Czyli mamy kory. Co tu się dzieje? Co te rakiety? Co te rakiety? Dobra, to nie jest problem, bo kory zaraz sobie ogarniemy. To prawda tylko dwie kory. Ale... Rakieta się w ogóle wrzuciła. Tak. Co ta rakieta tutaj robi? No, ta rakieta tutaj robi. Dobra, zniknęła. To jest też nie problem, jeżeli chodzi o korę, bo możemy sobie to robić. Chyba. Dobra. No, już mamy dwie biokopułki, jeżeli chodzi o korę. No i spoczą. Niech się produkuje ładnie. Zarodników też mamy tu sporo. W ogóle już półtora mamy tylko punkta na minusie, jeżeli chodzi o tlen. To też jest naprawdę dużo. Informacje orbitalne. Teraz nam naprawdę to sporo rozwiększyło. 7000% tlenu. Rakieta roślinna jedna tylko. To już gorzej, to już gorzej. Jak ten tlen leci teraz? 1,38, no tak... Nie leci w ogóle. Nie leci w ogóle. To w ogóle wygląda, jakby tlen nie przybywał. No dobra, przybywa. Co to w ogóle te plusiki tutaj znaczą? Ja bym powiedział, że nie ma szans, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o obsadzanie tych rzeczy. No właśnie, ale nadal mam problem. Nadal mam problem ogólny. W ogóle jest problem ogólny z prądem. Troszeczkę nie wiem, jak to załatać. Czy robić znów te elektrownie, dopóki nie mamy kryształów? No chyba tak będzie trzeba zrobić, bo innej opcji nie widzę. Jeżeli chodzi o ciśnienie na to, bo ciśnienie też musimy zwiększyć, no to tu nie ma problemu. Tu nie ma problemu. To możemy sobie zwiększyć w ten sposób. Po prostu dużo wiertnic i tyle. Dużo wiertniczek. Yy,
Zwiększamy terraformation. No i super słupek nie mamy już. W ogóle tutaj możemy sobie zwiększyć tą wydolność, jeżeli chodzi o upgrade'y, tylko potrzebujemy obsydianu jednego. Jeszcze jeden obsydian jest potrzebny. No w sumie powiem, że w sumie nie wychodzi nawet źle na tych reaktorach jądrowych. To może będzie gorzej. Dobra, zjedzmy, napijmy się. Chodźmy po obsydian, bo tam w sumie jest włączony ekstraktor obsydianu. Którego w sumie tak za dużo tutaj nie ma. Którego za dużo tutaj tak naprawdę nie było, no ale dobra. Coś tam jest, coś tam mamy. Dobra, to też można wyłączyć, czy włączyć, wywalić. Super stópki są tu. Kora drzewna, dwie sztuki. Lecimy po super stopy. Pewnie za dużo nie będzie teraz. Ale cóż. Zawsze lepszy rydz niż nic. Okej. Warzywnik P2. Co ten warzywniczek P2 potrzebuje? Pozwala uprawiać żywność szybciej. No w sumie nie jest to jakieś złe. Nie jest skomplikowane do zrobienia. Może, to nie jest właśnie zły pomysł. Myślę, że tych bakłażanów potrzebujemy sporo. W ogóle ja was przepraszam, jeżeli słyszycie jakąś muzykę z tyłu. Ale no niestety, majóweczka. A ja w sumie też się troszeczkę się spóźniłem z nagrywaniem. Miałem to zrobić wczoraj wieczorem, a robię to z tego samego dnia i tak, no. Niestety. Tempo wzrostu 1.1, 0.6, to dobre, dwukrotnie szybciej. No to wstawić tak idealnie to jest ciężko. Więc co w ogóle, ja to wywalam. Ło, jak się posypało. Jak to się posypało. To teraz oddałem wszystkie nasiona. Fuck me. Niedobrze. Powywalałem wszystkie nasiona i to będzie problem z tym. No, delikatnie. P2 musimy zmieścić jakimś cudem, tylko nie mamy nawozu. W ogóle tu już można wstawić ten bakłażan, niech on się robi. Czyli potrzebujemy jeszcze 3 sztuk. 3, proszę mnie dać 3. Tylko nasionka to nie były tu. To były tu. Bakłażan, raz, dwa, trzy. Może inaczej. Pyk. Raz, dwa, trzy. I nawóz. Nawóz potrzebujemy w liczbie sztuk również 3. Raz, dwa. Aha. Glonów nie ma. Oj, tego się nie spodziewałem. Tego się zupełnie nie spodziewałem. Może ilość tych glonów też powinniśmy zwiększyć. Rozsiewacz drzew. No w końcu. No ale nie liczę, że nam się uda zwiększyć 6-krotnie tą terraformację tlenu. A, dobra. Jeszcze dwa. Raz, dwa. To potrzebujemy do rozsiewacza drzew. Nawóz. Nie ma bakłażanów. No nie. W
No niech będzie. Uuu, to prądożerne. Tu gdzieś było. Ops, dobra, mamy to. Prądożerne są te nasze rozsiewacze. Nie sądziłem, że aż tak, no ale jak widać. Ale jak widać. W ogóle tu można by było zrobić platformy. Da się je tu ustawić jakoś. Tak tu z boczki niech sobie stoją te platformy. I tu sobie zrobimy kolejną prądownię. Bo nie chcę sobie tego placyku w środku zasrywać tymi reaktorami jądrowymi. A tu niech sobie stoją, tu mi nie będą przeszkadzać. I tyle. Musimy sobie czerpać energię, a wątpię, żeśmy znaleźli teraz te kryształy tak bez problemu. Na razie zwiększyłem tylko i wyłącznie nasze bakłażany. Wydaje mi się, że tylko to styk. No jeszcze grzyby by się przydało sobie zmienić, bo one są do bioplastiku potrzebne. Ale tak to na razie myślę, że warzywniki z fasolą i tak dalej, no nie są nam stricte potrzebne. Więc na razie bym się wstrzymał pod tym względem. Możemy zrobić bioplastik, możemy zrobić również nawóz. Tylko do nawozu są potrzebne glony i siarka. Glony to by się dało zrobić. Ale najpierw rozsiewa drzew. Najpierw rozsiewa drzew. Bo ja gdzieś tam mam złote drzewko. To nie mogę postawić. A, bo to na wodzie musi być. No tak, bo dopiero podwójka już nie musi być na wodzie. Okej. I nasionko drzew było gdzieś tu na górze. Rozumiem, że ani bryłki bioplastiku, ani tak naprawdę dalej tych... Boże. Nawozów nie zrobię. Dalej tego nie zrobię. Limfonia na razie zostaje. A my sobie wrzućmy te drzewka do produkcji. Zobaczymy, ile one w ogóle tlenu dają. Ile daje tlenu? Roślin daje 97 gram na sekundę. 3,22 ppt. 322 ppt. To daje 1,63. Tylko daje znacznie więcej roślin. To jest chyba upgrade nawet wrzucony do tego, tak? Do roślinek. I być może do tego daje więcej. To głupio zrobiłem, bo ja w sumie tamto mogłem wrzucić. Wtedy dawałoby i upgrade. No to nie jest głupie. Widzę, że to są różne chyba kręgi, co? Dobrze mi się wydaje? Mi się źle wydaje. Ja zostawiłem rzeczy tam. Ja pierdzielę. Dobra, na sekundę do szafki włóżmy te glony. No oczywiście, że tak. Bo nie tylko glony wrzuciłem, no nie mów się, że teraz tego nie wyciągnę. Dobra, udało się. Udało się. Rozsiewacz drzew, ale bryłka bioplastiku mi zniknęła jeszcze. Proszę mnie oddać bryłkę. Złodzieje jedne, no. Otrzymano wiadomość.
Nie wiem, czy ten optymalizator maszyn tutaj działa. Chyba nie. Chyba nie. Wiecie, to w sumie nie byłoby problemem, bo moglibyśmy zrobić to w ten sposób. Znaczy ten upgrade, optymalizatorek maszyn, gdzieś tu bliżej. Teraz zalicza 1500%. Jak byłby bliżej, to by dało jeszcze więcej. Nie, też 1500. Coś tu chyba zacięło, co? A, przepraszam, bo ja nie to patrzę. Ja nie to patrzę. Okej, okay, tu dajemy sobie to. 1500 jest? Jest. 1500, 1500, 1500. Rozumiem, że tu pewnie już nie sięga. Tak, wzrost tylko 100. No problem. Ściągamy to. Dajemy to bliżej. Czegoś mi nie wzięło. Gdzieś zgubiliśmy nawóz jeden. Boże święty. Weź to znajdź. Jest nawóz, dobra. O, widzisz, widzę. Dwa nawozy. To będzie trudniejsze niż myślałem. Teraz złote nasionko, złote nasionko. Też ma 100, też ma 100. Krytyczny poziom nawodnienia. To problem. Okej. Raz i dwa. Tysiąc pięćset jest. Tylko 400 i 400. I to trzeba zdekonstruować niestety. 600% też. Znów mi wyjebało jeden nawóz. Boże święty. To jest irytujące. Zabraknie tlenu nawet. Może 1,4. Teraz będziemy mieć normalną atmosferę. Jest nawóz tu. Dobra, przenosimy ten grejdołek. Tu jeszcze złote nasionko, tylko jedno. I mamy przeniesione wszystko. No i dobra. Jak to wygląda? Ile ma gramatury? 1,5 kg. Dobra. Daje to więcej na pewno. Nowy schemat ul. Ululul. Larwa pszczoły, nawóz i bryłka bioplastiku. Czyli no musimy jednak niestety zainwestować w lepszą hodowlę grzybów, że tak powiem. Widzę, że nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, niestety. Dobra, to sobie wróćmy. Może byśmy poszli teraz w automatykę, co wy na to? Generator glonów P2. Potrzebujemy dwie bryłki bioplastiku i byłoby to w sumie nawet dla nas w stanie do zrobienia. Raz i dwa. Dobra, to już mamy. Jeden nawóz. Akwarzan. No dobra, trzeba to trzeba. Może już się zrobiły? Zrobiły się.
To prawie wszystkie. I to prawie wszystkie. I być może uda nam się zrobić już, wiecie, automatyzację, jeżeli chodzi na przykład o robienie nawet głupiego nawozu. Nawet głupi nawóz, to jest już tak naprawdę dla nas no spore ułatwienie, jak już ten nawóz będzie sam generowany. Będziemy mogli sporo rakiet, jeżeli chodzi o tlen, wysyłać. Tym podobne. Weźmy sobie gdzieś na przykład to tu. I teraz tak. Chcemy robić nawóz. Do tego potrzebujemy bakłażanów, które mają być non-stop przerabiane z tamtych kontenerków. Tu możemy dać sobie z jedną szafeczkę, albo nawet i ze dwie szafeczki. Szafeczki są tutaj. I szafeczki możemy dać sobie na przykład... Jak się stoją tu? Jedna. Druga. I tak. Tutaj będzie siarka. Siarki ten mamy od zarąbania, przynajmniej mieliśmy do tej pory. Więc siarki to ja mogę zrezygnować całkowicie. Bo każdy nie odstawiło. I nawet chyba tą siarkę wziąłem. Dobra, super. Okej. Okay. Też nam było potrzeba. Glony, bakłażany i siarka. Bakłażany już są. Zobaczymy, czy to zrobi samo z siebie. Zobaczymy, czy to zrobi samo z siebie, tylko tak. No na razie potrzebujemy jeszcze glonów, oczywiście. Jeszcze sobie nie urosły. One sobie jeszcze tu nie urosły, niestety. Wodę też można ogarnąć. Hop. I akurat. Dobra, możemy teraz się przejść tak, po siarkę i po osm, właśnie. Priorytet osm, bo tego osmu też potrzebujemy sporo. Bo również chciałbym zwiększyć, no to ciśnienie. Ale z tym ciśnieniem jest problem. Wróćmy na razie tu. Zbierajmy ten syf. Powrócajmy ten syf. I teraz sobie zgarniemy sam tylko i wyłącznie 8. Pyk, pyk. Nie mamy miejsca już na 8. W ogóle tutaj też by się przydał teleporter, tak mi się wydaje. Nie mamy kwarcu pulsarowego. Shit. Daleko niby nie ma. To tyle, że lenistwo. Tylko tyle, że lenistwo, moi drodzy. Zresztą, 8 to ja chyba mam troszeczkę za dużo. No tutaj gdzie jest siarka, sobie go teraz wrzucę. Bo trochę nam się go za dużo porobiło. Siar są też wzięty. Siarkę sobie część wrzucimy. Zobaczmy, czy już coś zrobiło. Ta strona. Czy nam już tutaj coś porobiło? No nie... Oj, coś zaczęło robić. Może i nie. Czemu siarkę zabrało? Czemu nam siareczkę zabrało? To jest dobre pytanie. W ogóle tam wiadomość tylko jeszcze przyszła. Musimy też ją ogarnąć. Jeszcze nie gotowe. Po co wyrośnięte już jest? Dobra, odczytajmy sobie wiadomość, która tam nam przyszła. Pewnie dosyć istotna.
Wiadomości, tu są. Tylko tak się nie da. Oj, nadawca Sentinel Corp. Nasze czujniki wykazały, że warunki na twojej planecie powinny umożliwić życie dzikim larwom na powierzchni. Wykorzystaj larwy z inkubatora, by wyhodować endemiczne gatunki pszczół i motyli. Są one niezbędne do wykonania misji i przyspieszenia procesu terraformowania. Jesteś pod stałą obserwacją. Pamiętaj, że nie możesz używać urządzeń komunikacyjnych do podejmowania prób nawiązania kontaktu z kimkolwiek poza Sentinel Corp. No tak. To tak. Dobra. Następnie, co my tu musimy robić? Terraformacja, tak? Terraformacja stricte. W ogóle mamy filtr wody odblokowany. Ekstraktor rudy. Też ciężko. Ej, zobaczcie, ten tlen troszeczkę podreperowaliśmy. A było 1,22, a jest już 3,22. Więc tlenik trochę sobie ogarnęliśmy. Ciepło. Jak to w ogóle wygląda? PK. PA. Musimy teraz roślinki stricte ogarnąć. Właśnie, mam tu inkubator. I krajedwabnik, pszczółka, rzadka larwa plus nawóz i mutagen. O, coś się dzieje. To wyglądało dziwnie. W ogóle te larwy trzeba tam poprzenosić, coś mi się wydaje. Tak sobie opierdzielmy. Larwy. Idziemy robić larwy. O, tu. Jeszcze raz. Mutagen, nie wziąłem mutagenów. Nawóz i rzadka larwa. I rzadka larwa. Pytanie, gdzie są mutageny? Chipy, płytki... Mutageny gdzie? Arce, bioplastik, uran, iryt, zeolit, siarka, osm... Czy ja to wrzuciłem tutaj gdzieś? Nie mam pojęcia. Nasionka. Co ja z tym zrobiłem? Gdzie ja to wrzuciłem? A tu jest, przepraszam. Materiał. Nawóz. Nawóz P2. Próbki bakterii. Mutageny. Ja już sam nie wiem, gdzie to wrzucam. Dobra, badaj się. Tu sobie zróbmy skrzyneczkę. Te larwy i mutageny sobie tu siedzą. Ubieram jedno złote nasionko, nie wiem czemu. Chyba chciałem zrobić drzewko. Mutagen, nasiona lirma. Pora drzewna. Zróbmy to w ten sposób. Chociaż... Wiecie co? Zrobię co innego. Zrobię co innego, tylko... W takim wypadku... Zabiorę to złote nasionko jedno. Bo ja chcę zobaczyć, co wyjdzie z pewnej roślinki. To pewnie już wiecie, o której roślince tutaj mówię. O której mowa. To była ta, Orema? Nie. 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 O, to jest ta. Ale ona ma mniej, to ona ma 500. No dobra, ale zobaczmy. Zobaczmy, co to jest. Stówka mniej, no ale mówię. Zobaczymy, sprawdzimy. Jechałem za daleko. Mutagen i badania. Brak dopasowania.
Nie da się zrobić z rośliny. No to cóż. Tylko tyle, że się naleciałem. Ale to wytestowałem, to moje. To wytestowałem, to moje. Pusk złote. Dobra. Genetykę sobie tu poprawimy już. Niech to się bada ładnie. Jest dopasowanie, jest dopasowanie. Ta larwa się też tutaj bada, prawda? Larwa pszczoły. Świetnie. Jeszcze jeden mutagen. Ale nie mam nawozu. Ajajajajaj. Bioplastik i nawóz nam potrzebny. Bioplastik zrobimy. Ale nawóz to już nie bardzo. Coś się robi. Coś się robi. Trzy nawozy. Dobra. Ula tutaj nie możemy postawić niestety. No to go postawimy pewnie gdzieś na boczku. W ogóle możemy te ule tutaj gdzieś postawić. No i mamy pierwsze owady. I produkcję miodu. Świetnie. 15 gram na sekundę. 350 gram roślin. Wow, to dużo. Czyli już mamy jakiekolwiek życie na ziemi. Owady. Świetnie. Idzie to. Co nam odblokują owady? Nasiona drzewa Kernea. Cernea. No tak stricte widzę, że... to będą właśnie nasiona. Powiedziawszy, tak bez rewelacji. Powiedziawszy, bez rewelacji. To będzie coś lepszego. Kopuła motyli. O! Nawet będziemy mogli zrobić. Mi dwa razy nie trzeba powtarzać. Wygląda się, że tak miałem mieć pokorę. Okej. I teraz tak. Potrzebujemy tutaj zrobić sobie przejście. To było podwójne tylko. No to można zrobić to też podwójne. Pyk i pyk. To zrobimy sobie wejście. Ja zrobiłem ścianę. Czy ja zrobiłem ścianę naprawdę? O, i mamy to. Dobra, wrzućmy sobie złoto. Teraz co zrobiłem? Co ja z tym zrobiłem do cholery? Ja to wrzuciłem tutaj? Oby. Uff, oby. Ale się wydygałem. To gdzieś to wypieprzyłem. Złote larwy bym sobie chyba nie darował. I pyk, mamy złote motylki. Mnożnik owadów 1500%, owady 300 gram na sekundę, no to jest od cholery. To jest od cholery. Nie możemy zrobić jeszcze jednego z powodu braku netstopu. To nie jest problemem moim zdaniem. To nie jest w ogóle moim zdaniem problemem. Jedźmy sobie w super stop. I znów złomu od cholery. Znów od cholery złomu. Naprawdę, no już nie mogę doczekać lepszych ekstraktorów, bo no to jest po prostu porażka. Pożywienie wysokiej jakości.
Z jednej strony się cieszę. Okej. To możemy odrzucić na chwilę. Zgarnijmy przy okazji ten... Wow! Zapis. Gra mi dała zrozumienia, ej, mogę się skraszować, więc... Tak. Od razu leci zapis. Nie mam miejsca. Nie ma miejsca. Dobra, jeszcze jeden sobie zrobimy. Motylsony. Też już będzie kolejny 1500 i pozbędziemy się przy okazji tych larw. Też jestem głupi. Ja nie musiałem tego robić. O, jak głupi, o, jak głupi. Mogę mi wsadzić tu. I zauważyłem, są podwójne. No dobra, to się i tak przyda. To się i tak przyda. No fajnie. Wiecie, ile dodawało? 600 gram na sekundę, to jest prawie kilogram. No nie prawie, no. Ponad połowa. To jest ta słynna większa połowa, tak? Słynna większa połowa. Jak to teraz wygląda i to mamy do ulepszenia? No leci to, leci. Idąc tym tropem, to naprawdę niedługo będziemy mieć... Niedługo będziemy mieć... drugą transformację. Larwy motyli. Przepraszam, nie larwy motyli, oszukałem. Nasiona drzewa. Tylko nadal nie wiem, skąd wziąć te cholerne nasiona drzew. To się jakoś genetyką ty robi? Zapewne tak. To nie tu, to tu. Si. I to się już robi na przykład z nasion nulna. Ale powiem, że osobiście tak lipa trochę. A może to będzie coś lepszego. Kolejny pleon bym się zrobił. Czy mogę zrobić rozsiewacz drzew P1? Nawóz i bryłkę bioplastiku. I raczej tak. To tu. Od razu korę może złapmy. Ta kora jest dosyć istotna. I widzę, że coraz bardziej jest jej potrzeba tak naprawdę. O, robaczek. O, tu jeden nawóz. Nasiona Elegea. Zrobię, zrobię. Dobra, kolejny rozsiewacz. Widzieliście, tam było 105%, to jest 350%. To jest różnica. Jest różnica, naprawdę. Ja, czemu to nie działa? 1500. Tu nic? Już tam nie łapie, naprawdę? Nie mam wody. Może to musi urosnąć najpierw, no bo... To by było aż dziwne. Ciekawe. Ciekawe. No to się dzieje. No nie, no to nie, niemożliwe. To by było aż dziwne. Nie chcę mi tego wszystkiego przedstawiać znów. Nie chcę mi się tego przestawiać za wszystkiego. Ale jednak faktycznie. Jeden punkt tylko łapię. Ale lipa. Ale lipa. No zobaczcie, to tu łapię bez problemu tyle. A tu już nie. Ciekawe, takie fochy, nie? Ciekawe. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, gram do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku.
z The Planet Crafter, bo nam się tu jeszcze sporo zejdzie. Sporo nam się jeszcze zejdzie. Klikania tu jest od cholery, to jest taka zapcha dziura. No ja niestety do czasu skończenia remontu nic innego nie nagram, bo nie mam siły na to. Naprawdę nie mam na to siły, żeby nagrywać co innego, więc musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie i po prostu będziecie razem ze mną dalej grali. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze i co? Hej, hej!